Zanim zaczniemy, chciałem was tylko ostrzec, że nasz kochany Discord znajomi znajomego zmierza w dość złym kierunku. I tu nie chodzi tylko o rewolucję jakobińską, która u nas się rozpętała i gilotynę, która robi non-stop ciach-ciach 24 godziny na dobę, tylko o przeróbkach, których robi się coraz więcej i niektóre musicie oglądać na własną odpowiedzialność. Także w sumie ten Discord oglądacie na własną odpowiedzialność. Ja was w razie czego ostrzegałem. Jakby co, ja was ostrzegałem, takich przeróbek jest coraz więcej, nie wiadomo skąd one się wzięły, nagle stała się gigantyczna moda na te przeróbki. Dlatego musicie uważać, co oglądacie na naszym Discordzie, w ogóle wchodzicie na nasz Discord na własną odpowiedzialność. Puszczę wam jeszcze tylko jedną przeróbkę. Tak więc jak widzicie na Discordzie dzieje się źle, jak jeszcze do tego damy rozkręcającą się rewolucję jakobińską, no to źle to widzę. Ale co by się nie działo, cotygodniowy przegląd Discorda musi być, mija właśnie tydzień od poprzedniego odcinka, zapraszam na kolejny cotygodniowy odcinek Discordowy. Psz, 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 psz. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy najważniejszych, czyli przeglądu najnowszych memów z Discord naszej społeczności ogólnie śmieszków, krótkie ogłoszenia dusz Discordowe, mianowicie zakończyła się rekrutacja na stanowisko moderatorów. Już jakiś czas temu wybraliśmy 3 nowych moderatorów. Awans na to zaszczytne stanowisko otrzymały 3 osoby, jest to Kaiser, jest to Major oraz Sebulba. Mamy 3 nowych moderatorów, więc trzeszcie się głowy nisko na Discordzie, bo lubią strzelać. Na Discordzie odbył się również proces Bociana, byłego administratora. Został przeprowadzony trybunał, na którym Bocian został uznany winny wszystkim przewinieniom i został publicznie ścięty, zdegradowany ze stanowisko administracyjne, które się zwolniło i od razu zajął je Dacjan, który został awansowany, w nawiasie przywrócony na stanowisko administracyjne, więc mamy znów 2 nowych administracyjnych wataszków, w sensie administratorów chciałem powiedzieć. Ci starsi widzowie pamiętają, że Dacjan kiedyś był już administratorem. W sumie należał do 4 założycielskiej Discorda, więc jakby to powiedzieć, Dacjan zatoczył pełen krąg życia na naszym serwerze Discordowym. Została również wprowadzona drobna maciupka poprawka w regulaminie naszego serwera, mianowicie 8 punkt, który kiedyś brzmiał na serwerze wszyscy są równi, otrzymał nowe brzmienie i teraz punkt 8 brzmi na serwerze wszyscy są mniej więcej równi. Także mało istotna zmiana, ale jak ktoś chce, żeby nie było potem problemów, regulamin rzecz święta, trzeba go przestrzegać. I to w sumie tyle z dobrych informacji odnośnie naszego Discorda, a teraz przejdźmy do czegoś, co nie powinno się wydarzyć w naszym adminofaszystowskim serwerze, mianowicie nowy administrator Dacjan obalił adminofaszyzm i wprowadził adminokomunizm i mamy rewolucję jakobińską. W zeszłą sobotę odpaliła się gilotyna, wprowadzając tym samym terror jakobiński. Dacjan, który wcześniej brał czynny udział w obaleniu byłego administratora Bociana, przejął pełnię władzy, wprowadził adminokomunizm i zaczął ścigać wrogów nowego systemu. Zaczęło się niewinnie, wprowadzono urząd pierwszego obywatela, zamieniono administrację na komitet ocalenia publicznego, a moderacja stała się komitetem bezpieczeństwa powszechnego. To był jednak tylko początek. Jednocześnie jednak została wprowadzona instytucja gilotyny, która pod pozorem wprowadzenia demokracji i sprawiedliwości społecznej na serwerze wykonuje szybkie wyroki na wszystkich podejrzanych kontrrewolucjonistach i wrogach nowego porządku. Mianowicie każda osoba mogła zapingować osobę podejrzaną o kontrrewolucyjne zachowania sprzeczne z nowym porządkiem i cała społeczność Discorda głosuje nad tym, czy dana osoba powinna zostać poddana szybkiemu ciach-ciach przez gilotynę.
I tak się utrzymywało przez 2 dni. Każdy podejrzany był pingowany, był osądzany, a Dacian za pomocą gilotyny robił ciach-ciach. Osoby ścięte trafiały do miejsca od odosobnienia, do zaświatów, gdzie panuje całkowita anarchia. Nikt tego nie kontroluje, co się tutaj dzieje. Osoby ścięte robią co chcą, jak chcą i kiedy chcą. Ich jest coraz więcej, jeżeli chodzi o ofiar naszej rewolucji. I co najważniejsze, osoby ścięte mają dostęp tylko do kanałów zaświatów oraz czyśćca. Nic innego poza tym nie widzą. Reszta Discord dla nich została wyłączona i muszą przebywać w zaświatach razem z tą poszerzającą się anarchią, której nikt nie kontroluje. I taki system sprawiedliwości discordowej działał przez całą sobotę i niedzielę, gdzie ludzie nawzajem się pingowali i po osądzeniu za pomocą reakcji byli skazywani na gilotynę, czyli szybkie ciach-ciach. W poniedziałek jednak do naszego serwerowego Robespiera, czyli Daciana, dotarły wieści o masowych spiskach kontrrewolucjonistów. Osób, które mają dość rewolucji i sprzeciwiają się nowym rządom. Została wprowadzona więc instytucja szybkiej, masowej gilotyny i wszystkie osoby podejrzane, które znajdowały się na liście naszego Robespiera, zostały natychmiast ścięte. Były to masowe egzekucje, które jak widać nadal cieszyły się wysokim poparciem wśród większości serwerowych jakobinów. I wszystkie te nowe duszyczki, które zostały ścięte, trafiały do zaświatów, tracąc tym samym kontakt z resztą częścią Discorda. Jako pierwszy obywatel poświęcę się i zejdę do tych zaświatów, do tego miejsca pełnego anarchii, aby spytać się wszystkich ściętych, jak to jest być ściętym, dobrze? Jak więc widzicie, niektórzy nawet się cieszą, że zostali pozbawieni swojej głowy i mogą przesiadywać w zaświatach, także rewolucja działa. Efektem ubocznym tej rewolucji jest to, że na zwykłych dyskusjach od dawna nie panował taki spokój i harmonia. Wszyscy są dla siebie bardzo mili, życzliwi, panuje kulturalna, tematyczna dyskusja. Jak widzicie, rewolucja zebrała potworne żniwo i na zwykłych dyskusjach niewiele osób się ostało, także zostałem to pytanie dla was. Oto jak się rozwinie rewolucja i co przyniesie kolejny dzień terroru na naszym Discordzie, musimy się przekonać sami na własnej skórze, gdyż z tego nikt nie wie, jak się potoczą losy rewolucji. Także miejmy nadzieję, że nie usłyszymy niedługo nad swoją głową ciach-ciach i pamiętajcie, głowy nisko. A więc teraz przyszła pora, na co wszyscy czekali, w sensie ci, którzy zachowali głowy podczas rewolucji i jeszcze mogą oglądać cotygodniowe przeglądy Discorda, czyli przegląd memów! Tak więc od razu odpowiadając na pytanie, czy Dacian, triggerując koalicję przeciwko Boćkowi, wprowadzając terror, miał to wszystko zaplanowane? Tak. Miał to wszystko zaplanowane. Ej, ale przecież działa! Przecież rewolucja działa, gilotyna też działa, halo? O, a tu mamy sweet focie, którą zrobiliśmy sobie wspólnie podczas procesów bocianowskich z głównym sędzią, z ławą przysięgłych, oskarżycielem, oskarżonym i resztą Discorda, która brała udział. Wesoło było. No, ja nie mam pojęcia, o co wam chodzi.
Ja już tyle razy tego mema widziałem, że to jest nie do pomyślenia, ile razy można śmiać się z tego samego. Kto grał z nami w Minecrafta na naszym serwerze Królikrafcie, to wie, że to jest zwykłe dzieło Photoshopa. Wieża zająca, biała wieża diorytowa zająca była wyższa i lepsza od wieży Ache. To jest Photoshop, to jest manipulacja. Ja tu widzę przejaw kontrrewolucyjny, więc autor tego moda poleci. Całe Ache już poleciało. Kurde, kiedyś tam miałem brodę. Nie to co teraz. O, widzę, że to jest poczet największych polskich patriotów, którzy odpowiadają za największe sukcesy Rzeczpospolitej w dziejach swojej historii. Tak, tak, tak. No dobra, dobra, widzę tu dwóch szpiegów kajzerowskich, tutaj i tutaj, a reszta to... Ten zarost był straszny, te wąsy potąd i to bokobrody było straszne. Jak zostawiłem sobie same wąsy i bokobrody, potąd było spoko, ale to nie. Pamiętajcie, na serwerze zawsze dwóch adminów jest, ni mniej, ni więcej. Jeden odchodzi, to drugi go zastępuje. No, coś w tym stylu bym powiedział. Dobra, nie posrajcie się tam, bo zamiast zostawiać łapki w górę i oglądać reklamy albo subować na Twitchu, to kuła, nie posrajcie się tam. Także jak będziecie mieli jakieś troski i problemy, to nie módlcie się tam do Jezuska w niebie, tylko modlitwy do wielkiego kebabiniego, ewentualnie do świętego Kajzera, piekarza Kajzerek. Ej, to wcale nie jest tak, że ścięliśmy większość społeczności i wszyscy siedzą na zaświatach. To wcale tak nie wygląda. To dopiero początek. No tak, 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 to akurat prawda. Jest kilka osób, które sobie chwali to ścięcie. Wiecie, że to nawet nie jest śmieszne, bo to jest czysta, prawdziwa prawda. Średni wiek widzów zająca i średni wiek moderacji zająca i ten rozpierdziel, który się dzieje. Tak, a najlepsze były osoby, które nawet nie wiedziały, że zostały ścięte. Podobno to był pierwszy dokument podpisany przez nowego administratora, w sensie nowego, starego administratora. Zwykłego przeglądu memów, w sensie już te, które są na naszym Discordzie, nie są związane z naszą społecznością, nie będzie w tym przeglądzie cotygodniowym Discorda, ponieważ to, co wydarzyło się podczas wyborów prezydenckich, w sensie pierwszej tury i to, co się stało z szanownym panem kandydatem Żółtkiem, to jest jakiś dramat i nieporozumienie. Ja was zostawiam tylko z tym. Bo ja nie mam siły na nic innego. Ej, chcecie jeszcze szybki przegląd grupy na Facebooku? Jeżeli chcecie szybki przegląd na Facebooku, to łapek w górę, soczysty komentarz, no i w sumie możecie wbić na grupkę facebookową, bo tam jest coraz więcej osób. Zwykle w naszym Facebooku bardzo często trafiają się memy, które nie są na naszym Discordzie, więc warto tutaj być, nawet dla tych samych memów, które się pojawiają. Widzę, że tutaj część odnosi się do poprzedniej serii z Bizancjum, także spoko. A, jeszcze jedna ważna rzecz, bo niektórzy mówią, że nie dostają powiadomień, że są streamy na Twitchu. No tak, są już tylko streamy na Twitchu i ja zwykle jak odpalam streama, to machnę powiadomienie na Facebooku, bo mówicie, że nie dochodzi, no to przynajmniej na Facebookach wam będzie dochodziło. I zawsze na Discordzie, jak ktoś tam sobie kliknie tą rangę, to wtedy ta ranga jest pingowana, jak się odpala stream. Także spoko. Ostatnio robiliśmy sobie Amen Warsy, czyli Multicap Hearts of Iron na tym modzie 1300 Old Europe, tam gdzie graliśmy Bizancją. I śmiesznie było. O, masakra. O, znalazłem tego mema, on się gdzieś na Discordzie zawieruszył, gdzie chłop grając jako zakon krzyżacki walczył z botami, w sensie z pogańską Litwą i mu walnęło powstanie w czasie, kiedy puszał tych Litwinów. I koniec końców zabunkrował się w Królewcu, bo jego boty dojeżdżały i gracze jeszcze specjalnie tym botom podsyłali ochotników. Także wesoło było. Dużo było takich sytuacji. Ej, bo miał być przegląd szybki Facebooka na zakończenie, ale znowu wróciłem na Discorda. Tak, obiecuję wam, postaram się jak najczęściej wrzucać odcinki z Legendy Rodu Lipskich, czyli tej nowej serii z CK2. Będą bardzo często, obiecuję. Nie czaję? Tego też w sumie nie czaję. Już abstrahując od śmieszków, to jest z jakiegoś filmu czy z czegoś? Bo ja w sumie nawet nie kojarzę. Znaczy kojarzę model tego mema, w sensie ten template, ale nie kojarzę, z czego on pochodzi. Jakby ktoś chciał uświadomić zająca, to zapraszam. Francja. Dlaczego to zawsze musi być Francja? W każdej grze.
I myślę, że tą gorzką prawdą podsumujemy sobie dzisiejszy cotygodniowy przegląd Discorda. Na następny oczywiście zapraszam na za tydzień. Prawdopodobnie wtedy będzie apogeum rewolucji, jeżeli wszyscy tego dożyjemy. Jeżeli kogoś nie ma na naszym Discordzie, to zapraszam. Teraz jest najlepszy moment, żeby dołączyć, bo gilotyna cały czas robi ciach, 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 ciach. Także jest fajny evencik, polecam. Na Facebooka również polecam zaglądać. Dużo się dzieje, jest mniej chaosu niż na Discordzie. Polecam też w sumie oglądać Znajomego Zająca na YouTubie, polecam też oglądać Znajomego Zająca na streamach. W ogóle polecam oglądać Znajomego Zająca, nawet możecie mnie przez okno stalkować, byle oglądać Zająca i dawać mu łapki w górę. Także też trzymajcie się i widzimy się za tydzień.